Bardzo duży wkład w początkową działalność zespołu Black Sabbath i w to, że chłopaki w ogóle przetrwali w okresie przed wydaniem debiutanckiej płyty, mieli rodzice Tony'ego Iommiego. Ozzy wspominał ich w swojej autobiografii. Rodzice Tony'ego byli naszym kołem ratunkowym. Dawali nam kanapki ze sklepu, fasolkę w puszkach, czasem paczkę Players No. 6, nawet pieniądze na paliwo prosto z kasy. A przecież nie byli bogaczami. Mieli sklepik w Aston, a nie Harrods of Knightsbridge. Harrods of Knightsbridge to ekskluzywny dom towarowy w Londynie. Strasznie lubiłem Sylwię, mamę Tony'ego. Była cudowną kobietą. Ojczulek Tony'ego też był świetny. Skupował i naprawiał stare rzęchy, dzięki czemu zawsze mogliśmy podróżować jakimś vanem. Cześć, z tej strony Bartek. Dawno się nie słyszeliśmy. Zajmowałem się od dłuższego czasu sprawami technicznymi, takimi jak montowanie odcinków i przygotowywanie postów na naszego Instagrama. Ze względu na zaistniałą sytuację, o której wspominaliśmy w poście na karcie społeczności, przez jakiś czas będę zastępował Huberta. Mam nadzieję, że poprowadzę odcinki na takim samym poziomie jak on. W tym odcinku kontynuujemy opowiadanie historii Black Sabbath. Jeśli nie widzieliście jeszcze naszego pierwszego materiału o tym zespole, to serdecznie zapraszam Was do nadrobienia. No i mały apel do Was, jeśli chcecie, żebyśmy kontynuowali tę serię, możecie pokazać tutaj swoją aktywność w postaci łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, a my będziemy pracować nad kolejnymi odcinkami. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ogromną pomocą przy tworzeniu tego odcinka była autobiografia Ozziego pod tytułem Ja Ozzy. A teraz lecimy z filmem. Chłopaki na samym początku funkcjonowania Black Sabbath mieli naprawdę pod górkę, jeśli chodzi o finanse. Ledwo co się utrzymywali i tak naprawdę nie zażywali żadnych substancji wyskokowych, bo zwyczajnie nie było ich na nie stać. Balangi zaczęły się dopiero kilka lat później, kiedy już były pieniądze i popularność. Chłopaki z Black Sabbath byli wytrwali. Chcieli koncertować i wiedzieli, że to jest podstawa ich działalności. Brali więc vana i ruszali w drogę. Jak wspomina Ozzy. Nie zaniedbywaliśmy koncertowania. Nigdy. Nawet gdy płacili kilka funciaków za dwugodzinny występ do podziału na czterech przed odliczeniem kosztów. Liczył się każdy zarobiony pieniądz. Nawet Geezer zrezygnował z dziennej pracy. Zespół był naszą ostatnią nadzieją na to, że nie będziemy musieli wracać do fabryki. Musieliśmy się starać, po prostu nie było innej opcji. Panowie wypracowali sobie różne sprytne sposoby na zdobywanie popularności. Tony na przykład wpadł na pewien pomysł. Mianowicie chłopaki czekali aż do ich miasta zjedzie jakiś słynny zespół, pakowali cały sprzęt do vana i czekali pod salą koncertową w nadziei, że gwiazda wieczoru się nie zjawi. Szansa była co prawda nikła, ale była. I raz im się udało. Do jednego z miast, prawdopodobnie Birmingham, miała przyjechać sławna kapela Jethro Tull. No i nie przyjechała. 10 minut po planowanym rozpoczęciu koncertu, Tony poleciał więc do kierownika sali, żeby jakoś się dogadać. Kierownik mówi: daj mi święty spokój, złociutki. Nie ma ich jeszcze, nie wiem czemu, nic nie wiem, w każdym razie ich nie ma. Tak, dzwoniliśmy do hotelu. 5 razy. Przyjdź jutro, dostaniesz zwrot pieniędzy. Kierownik wziął Tonego za dzieciaka, który czekał na koncert swoich idoli. Zresztą nic dziwnego. Tony natomiast odpowiada: nie chodzi mi o zwrot pieniędzy. Chciałem tylko powiedzieć, że razem z zespołem przejeżdżałem tędy, niezły przypadek. No i wie pan, skoro gwiazda wieczoru się nie pokazuje, możemy wskoczyć na ich miejsce. Panowie rozmawiają, Tony przedstawia nazwę zespołu. Kierownik mówi, że coś o nich słyszał. Sprzęt czeka w wanie, kierownik się zgadza. Dobra, za kwadrans widzę was na scenie. Płacę 10 funtów i uważajcie na butelki. Publika jest wkurzona. Ozzy wspomina w swojej autobiografii. Pamiętam ten niewiarygodny zastrzyk adrenaliny. Emocje były tak wielkie, że prawie zapomniałem o tremie. A występ zrobił furorę. W pierwszych minutach ludzie jeszcze psioczyli i musiałem uskakiwać przed spadającymi pociskami. Ale w końcu rozwaliliśmy ich, że hej. Przydarzyła się też miła sytuacja. Mianowicie na sali zjawił się wokalista Jethro Tull, Ian Anderson. Przyjechał prawdopodobnie przeprosić organizatorów za to, że nie dotarli. A nie dotarli prawdopodobnie dlatego, że rozkraczył im się autokar na autostradzie. Dlaczego sytuacja była miła? Ano dlatego, że chłopaki tak naprawdę jeszcze nie z Black Sabbath, a z Earth grają sobie na scenie, a ten buja się na backstage'u dając wyraźny znak, że podoba mu się ich muzyka. Koncert Ozziego i spółki był więc sukcesem i krokiem milowym, jeśli chodzi o przyszłe budowanie kariery. Chłopaki przede wszystkim poczuli, że wielka sala ludzi lubi ich muzykę, a to wydaje się bezcenne. Ozzy wspomina. W ciągu następnych tygodni nabieraliśmy rozpędu. Koncerty stawały się większe, na scenie byliśmy lepiej zgrani, wokół nas zaczynali się kręcić miejscowi menadżerowie. Podobno szczególne zainteresowanie zespołem okazywał niejaki Jim Simpson, który odpuścił sobie karierę muzyka i założył firmę menadżerską o nazwie Black Bear. Pod koniec 1968 roku Jim zaprosił chłopaków, aby dali wspólny klubowy koncert z kapelą bardziej wtedy popularną od nich, czyli zespołem Ten Years After. Ozzy wspominał. Cóż to był za wieczór? Milowy krok dla Earth, tak samo jak tamten koncert w zastępstwie Jethro Tull. Kilka dni później, po którymś z rzędu piwku, Jim powiedział mi i Billowi, że zastanawia się, czy nie zostać naszym menadżerem.
Firma Big Bear dbała już o interesy Lokomotiv i jeszcze dwóch miejscowych kapel, Buckaroo Blues Line i T&T Symphony. To byłby dla nas wielki przełom. Wsparcie Jima wiązałoby się z ciężką pracą, ale wreszcie mielibyśmy realne szanse wyżyć z robienia muzyki. Nie potrzebowalibyśmy już jałmużny od rodziców Tonego. Moglibyśmy jechać do Londynu na występ w Marquee Club lub wyruszyć w tournée po Europie. Ograniczało nas chyba tylko niebo. Ozzy i Bill tylko czekali, aż będą mogli poinformować Tonego o nadchodzących możliwościach. Świat stawał przed nimi otworem i to przecież w dużej mierze po to tyle harowali. Od tego miejsca do podpisania kontraktu z wytwórnią i wydania płyty była już znacznie krótsza droga niż jeszcze jakiś czas temu. Chłopaki wykonali kilka kroków, pokazali się w paru miejscach i najzwyczajniej w świecie harowali, żeby ktoś ich dostrzegł. No i w końcu zaczynało się coś dziać. Chłopaki w końcu spotykają się z Tonym i przekazują niesamowicie pozytywną informację. Ten jednak nie skacze z radości. Dość chłodno przyjmuje to do wiadomości i informuje chłopaków, że on także musi im o czymś powiedzieć. No i mówi. Skontaktował się ze mną Ian Anderson. Rozstali się z gitarzystą. Poprosił mnie, żebym go zastąpił. No i się zgodziłem. Wybaczcie, chłopaki. Nie mogłem odmówić. 10 grudnia gramy w Wembley z Rolling Stones. Ozzy i spółka są zszokowani. Nie mogą w to uwierzyć. Tony, ich największa nadzieja na muzyczną przyszłość. Ich lider i największy talent i wizjoner w zespole dołączy do świetnie prosperującego Jethro Tull. Ozzy, Geezer i Bill nie są wkurzeni. Gratulują swojemu kumplowi i mówią mu, że jeśli ktokolwiek na to zasłużył, to właśnie on. Są smutni, ale zdają się cieszyć jego szczęściem. Tony mówi, dacie sobie radę ze mną czy bez mnie, zobaczycie. Ozzy z kolei wspomina w swojej autobiografii tamten moment. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie ściemialiśmy Tonego. W ciągu ostatnich miesięcy niejedno razem przeszliśmy i każdy z nas szczerze się cieszył z jego sukcesu. Mimo wszystko była to najgorsza wiadomość, jaką usłyszeliśmy w życiu. Tak Ozzy zakończył rozdział numer 2 w swojej książce. W podobnym nastroju płynnie przechodzi do rozdziału 3. Byliśmy załamani. Wiedzieliśmy, że drugiego takiego jak Tony nigdzie nie znajdziemy. Z nim po prostu wszystko wychodziło. Może dlatego, że wszyscy dorastaliśmy w obrębie tych samych kilku ulic. A może dlatego, że byliśmy goli, zdesperowani i świadomi tego, jak potoczy się nasze życie bez rock'n'rolla. W każdym razie rozumieliśmy się doskonale, w co nie wątpił nikt, kto widział nas razem na scenie. Pamiętam, jak po powrocie z próby, na której Tony przekazał nam wiadomość, leżałem w łóżku z rękami na twarzy. Do pokoju wszedł tato i usiadł koło mnie. Idź synu, napij się z kolegami. Wcisnął mi do ręki banknot o wartości 10 szylingów. Musiałem wyglądać jak zbity pies, skoro to zrobił, biorąc pod uwagę niezapłacone rachunki na stole w kuchni, nad którymi biadoliła mama. Świat nie kończy się na Tonym. Znajdą się inni gitarzyści. Był porządnym człowiekiem ten mój oczulek. Ale tym razem się mylił. Nie istnieli inni gitarzyści. Nie tacy jak Tony. No i Ozzy udał się do pubu w towarzystwie Billa, gdzie głównym tematem ich rozmów był nie kto inny jak Tony Iommi. Ozzy wspomina, że faktycznie nie byli zazdrośni, a po prostu smutni. Earth w końcu zaczynało nabierać perspektyw na przyszłość, był to naprawdę nie najlepszy moment, żeby stracić z pokładu wybitnego gitarzystę. Ozzy wspomina. Chociaż obaj lubiliśmy Jethro Tull, uważaliśmy, że Earth może być 100 razy lepszy. Tony przed swoim odejściem siedział nad mocarnymi riffami, najcięższymi jakie wtedy słyszałem. A Geezer zaczynał pisać odlotowe teksty pod ten klimat. Co do mnie i Billa, nasza forma rosła z każdym koncertem. I w przeciwieństwie do większości zespołów jednego przeboju z listy Top 40, nie byliśmy sztuczni. Jak wyglądał czas po odejściu Tonego z zespołu? No niezbyt ciekawie. Panowie pogrążyli się w smutku i nie podejmowali praktycznie jakichkolwiek działań, jak wspomina Ozzy. Tony opuścił nas w grudniu 1968 roku. Zima była tak mroźna, że zaczęły mi się przypominać czasy, gdy tyrałem jako hydraulik. Schylałem się nad studzienkami i szron mi się robił na dupie. Bez Tonego nie mieliśmy nic do roboty. Całe dnie siedzieliśmy, narzekaliśmy i piliśmy herbatę. Wszystkie nasze koncerty zostały odwołane, a ponieważ dawno przestaliśmy pracować w dzień, żaden z nas nie miał forsy, a więc nie wchodził w grę nawet wyskok do pubu. Mimo to nikt nie myślał o szukaniu normalnej pracy. Ozzy i Billy Geezer cieszyli się, że zobaczą Tonego w telewizji. Mianowicie BBC planowało transmitować koncert The Rolling Stones w Londynie, a jako zespół otwierający imprezę miał grać Jethro Tull z Tonym w składzie. Ostatecznie jednak koncert nie był transmitowany, jak wspomina Ozzy. Podobno Jagger nie był zadowolony z brzmienia zespołu w czasie występu. Dopiero po 28 latach pokazano tamten materiał na festiwalu filmowym w Nowym Jorku. Jeśli będziecie to oglądać, Tony to ten w białym kapeluszu z gigantyczną fretką pod nosem. Świetnie sobie radzi z Song for Jeffrey, ale między nim a Ianem Andersonem nie widać żadnej chemii. Może dlatego po 4 dniach postanowił odejść. No właśnie.
Don Ayami dość szybko opuścił szeregi Jethro Tull i postanowił powrócić na stare śmieci. Do swoich przyjaciół, którzy co prawda nie potrafili zrozumieć jego decyzji o porzucaniu świetnie zapowiadającej się kariery w świetnie zapowiadającym się zespole, już wtedy sprzedającym mnóstwo płyt. Tony postanowił powrócić do ERF, co prawda dobrze się zapowiadającego, ale nie posiadającego żadnych fundamentów. Nie wydali jeszcze żadnej płyty, nie mieli podpisanego kontraktu, ale tak właśnie zrobił. No i dobra, myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zobaczyć kontynuację historii Black Sabbath i żebyśmy poprowadzili o nich całą serię, możecie pokazać tutaj swoją aktywność w postaci łapek i komentarzy. Zapraszamy też do sprawdzenia pierwszego odcinka, jeśli jeszcze go nie widzieliście, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby być z naszymi treściami na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.